Panie Edwardzie, ostatnio spotykaliśmy się tutaj w tej siłowni pańskiej z młodzieżą, z panem kilka ładnych miesięcy temu, w ubiegłym roku rozmawialiśmy. Dzisiaj chcę z panem porozmawiać o tym, co się kilka dni temu wydarzyło. Zorganizował pan piękne ogólnopolskie mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów, ale zanim przejdziemy konkretnie do tej imprezy, do efektów, do laurów, jakie zdobył pani i pańscy podopieczni, chciałbym, żeby pan troszeczkę powiedział o przygotowaniach do tych mistrzostw. Czy to lekko panu przyszło, czy były pewne problemy, jeśli były, to z czym, bo wiem, że jedna z gazet lokalnych opisała te pańskie kłopoty dotyczące podobno niezrealizowania zobowiązań przez starostwo koneckie w tej sprawie. No, rozmawiałem z panem starostą na ten temat, zawody, które się nie odbyły, tu było jakieś nieporozumienie. A to nie była jakaś zła wola zbytnia pana starosty, no po prostu zgodził się na patronat, zgodził się na propagowanie tego sportu w moim wydaniu, podnoszenia ciężaru w regionie, jakim tutaj, prawda, gdzie żyjemy, gdzie jest dużo młodzieży, która chce ten sport uprawiać, no, ale wyszło tak, jak wyszło, że pan starosta patronat objął, przygotowania poszły w dobrej mierze, miały się zawody odbyć, się okazało, że otrzymał tylko jeden puchar na tą imprezę. Staraliśmy się jakoś kwestować, sytuację ratować. No nie wyszło. Rozmawiałem z panem starostą i obiecał, że w terminie późniejszym na pewno dopilnuję tego, ażeby te zawody się odbyły w hali na Staszica, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zapraszając na zawody pobliskich sąsiadów, to jest Kielce, Tarnobrzeg, Starachowice i wierzę w to, że doprowadzimy do tego, że zawody się odbędą pod patronatem pana starosty. A jeśli chodzi o te mistrzostwa, pan tutaj wszedł, że tak powiem, w kontakt z urzędem miejskim, z panem burmistrzem odnośnie pozyskania środków. Czy urząd i pan burmistrz wsparli pana, czy nie było tam problemów z pozyskaniem tych środków i pewnej pomocy ze strony miasta Końskie? No problemy finansowe są zawsze. Zawsze te potrzeby są większe niż możliwości, tak mi się wydaje, burmistrza miasta i gminy Końskie. No, ale co mogę powiedzieć, to do końca pan burmistrz na lodzie nas nie zostawił. Wiedzą, jaka impreza ogólnopolska jest, że przyjeżdża ponad 24 kluby z całej Polski, od Jastarni aż po Kraków czy Tarnobrzeg. Także pan burmistrz to zrozumiał w porę, objął patronat. To było w ostatniej chwili, działo się prawie tydzień przed mistrzostwami Polski. To było czasu bardzo mało, no jednak patronat objął, który zobowiązał właśnie pana dyrektora Staciwa, żeby halę nam udostępnić za darmo, nieodpłatnie, bo taka hala kosztuje prawie 1000 zł dziennie. To jest bardzo wielkie ułatwienie było dla mnie. Ponadto finansowo też się zobowiązał dołożyć do pucharu, do finansowania sędziów, diety. Kwota była 5000 zł. To nie jest wystarczająca kwota. No, mam nadzieję pozyskać od prywatnych sponsorów i ludzi dobrej woli. Także mam nadzieję, że z kosztami się jakoś rozwiąże i wyjdę na zero. A teraz przejdźmy już konkretnie do samej imprezy, do mistrzostw. Proszę powiedzieć, ilu zawodników wzięło udział, w jakich kategoriach startowali, jakie wyniki uzyskali nasi sztangiści. Przy okazji to może pan zaprezentuje no, te piękne puchary, jakie tutaj obok pana stoją. Jeżeli chodzi o imprezę no, w wymiarze sportowym, no to przeszły moje oczekiwania. Naprawdę nie liczyłem na to, że kiedykolwiek w ciągu 2 lat trenowania młodzieży uda mi się sięgnąć po Mistrzostwo Polski. No, no są regiony, są kluby, które po 20-30 lat trenują i nie mają takich sukcesów jak właśnie UKS Herkules Modliszewice w ciągu 2 lat. Co roku stawaliśmy na podium Mistrzostw Polski. 2 razy byliśmy wicemistrzami, za 3. podejściem zrobiliśmy Mistrzostwo Polski Junior dla 16 na 26 klubów i ponad 100 zawodników z całej Polski. Jest to, mi się wydaje, przeogromny sukces sportowy. Oprócz tego, tych sukcesów, medale, jakie zdobywaliśmy, jeden z moich zawodników, Bartosz Lipowski, 16-latek, został powołany do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy do Danii, które będą się za miesiąc w mieście Hemming. Ponadto ja wystartowałem też w kategorii weteranów i też zostałem powołany do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy do Pilsna, które będą się za 2 miesiące
miesiącu, bodajże lipcu. Także sukces przeogromny. Zdobyliśmy 3 złote medale, w sumie 7 medali. Drużyna pierwsze miejsce do kadry, powtarzam, do lat 16 i trzecie miejsce w kategorii wiekowej do lat 18. To jest ewenementem na skalę światową, żeby w jednym dniu jedna drużyna, nie mająca jakichś nakładów finansowych, wspomagania z zewnątrz, zdobyła tak wielki sukces. Jest to po prostu moje wielkie marzenie było zdobyć to mistrzostwo, a że w tak krótkim czasie jestem sam zaskoczony. Ten wielki puchar to pański, tak? Ten wielki puchar to właśnie za mistrzostwo drużynowe, jakie zdobyliśmy do lat 16 juniorów. Ten mniejszy jest za trzecie miejsce w kategorii wiekowej do 18. Mojego nie ma, bo mam tylko dwie ręce, znaczy nie jestem w stanie udźwignąć trzeciego pucharu. Także sukces przeogromny, ponad 140 zawodników było w stosunku do roku ubiegłego, było 3 razy więcej. Także sukces organizacyjny, sportowy przeszedł najśmielsze moje oczekiwania. I cieszę się, że patronat przejął, powtarzam, pan burmistrz, który był na miejscu, otwierał zawody, kibicował, wręczał puchary. No tak powinno być, mi się wydaje, na zawsze. Obecność pana burmistrza, gospodarza regionu jest chyba wskazana, co świadczy o tym, że idziemy dobrą drogą, że miasto i gmina Końskie popiera to, co właśnie robię. Właśnie obecność pana burmistrza utwierdziła przekonanie, że to, co robię, to jest słuszne i będę dalej kontynuował. Czyli no, życzę panu dalszych sukcesów we wszystkich zawodach i mistrzostwach, w jakich będzie pan brał udział i pańscy podopieczni, i do zobaczenia, do usłyszenia przy następnej rozmowie, przy następnych sukcesach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i obiecuję, że postaramy się przywieźć medal z Mistrzostw Europy i Świata. Dziękuję.